Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 września bieżącego 2021 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy kochani, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek. Karta sądu. Wtorek. 8 kielichów. Środa. Królowa denarów. Czwartek. 10 buław. Piątek. Król kielichów. Sobota. Król denarów. I niedziela. Cesarz. Ale macie piękne czytanie, kochani. Dużo osób, ale też i pieniądze, i... No właśnie, i piątka denarów, więc uważajcie na jakieś mandaty. Ale kochani, tutaj widzę jakieś zmiany. Niektórzy z Was będą jednocześnie kończyć jakąś współpracę i rozpoczynać nową. Z bykiem panną bądź koziorożcem, z jakąś kobietą bądź mężczyzną. Ewentualnie może być jakiś awans. No ta piątka denarów pokazuje, że być może w tym tygodniu, no byk, nie wiem, no czuje się jakiś osamotniony, ewentualnie może brakować pieniędzy, może ktoś się do Was zgłosić o jakąś pożyczkę, wsparcie właśnie finansowe. Uważajcie też na swoje zdrówko, żeby tam gdzieś no jakiegoś przeziębienia nie zaniedbać, zareagować, jeżeli boli gardło i pojawiają się jakieś niepokojące objawy. Kochani, co w poniedziałek? W poniedziałek mamy kartę sądu. Karta sądu, która mówi właśnie, że no, uda się tutaj uda się jeszcze raz skonfrontować z jakąś sytuacją. Powrót do jakiegoś pomysłu. No, może być też taka sytuacja, że powrót do pracy, na przykład z urlopu, tak? Jesteście z tego powodu bardzo niezadowoleni, bo było tak fajnie, a trzeba tutaj znowuż zająć się codziennymi obowiązkami. Ogólnie sąd zapowiada bardzo korzystne, niespodziewane zmiany. Zażegnanie jakiegoś kryzysu, właśnie pokonanie dolegliwości, choroby, powrót do zdrowia, spotkanie się z jakąś osobą, z którą chcemy coś wyjaśnić, bądź powrót byłego partnera. Tak tutaj to wygląda. Więc w tym dniu, jeżeli są jeszcze jakieś zaległości, jeżeli coś Wam się przypomniało, będzie szansa, żeby to nadrobić, żeby wrócić do tematu, być może jeszcze raz pochylić się nad jakąś sprawą. W związku, no myślę, że jeżeli mieliście wcześniej jakieś spory, jakieś kłótnie, pogodzicie się, wybaczycie sobie dużo, dacie kolejną szansę. Świadoma jakaś taka szczera rozmowa powinna rozproszyć wszelkie niepokoje, które między Wami gdzieś tam narastają. No, niektórzy być może dadzą jeszcze jedną szansę partnerowi. Kochani, we wtorek 8 kielichów, będziecie troszeczkę rozbici emocjonalnie. No właśnie, to może być jakiś powrót z podróży, bądź tymczasowy wyjazd. Natomiast będziecie jakoś niezadowoleni. Coś się nie układa, coś się nie klei, no nie do końca sprawy układają się tak, jak powinny, więc wiele sytuacji możecie być niezadowoleni. Nie jest to dobry dzień, żeby załatwiać jakieś ważne sprawy, interesy. Być może, jeżeli dzień wcześniej faktycznie wróciliście z urlopu bądź z jakiejś podróży, no we wtorek jeszcze zostajecie sobie w domku, ale już od środy wiecie, że trzeba iść do pracy, no i to Was jakoś tak nie napawa optymizmem. Te byki, które szukają pracy bądź niedawno straciły pracę, nie odpuszczajcie, bo tutaj ta ósemka kielichów może pokazywać, że świadomie zrezygnowaliście. No widzieliście, po prostu zdaliście sobie sprawę, że w tej pracy, w której do tej pory byliście, no kariery nie zrobicie, jesteście, bo po prostu na jakąś pracę trzeba mieć, ale nie jest to coś, co po prostu by Was motywowało do dalszego rozwoju zawodowego, uczyło czegoś bądź w jakiś sposób satysfakcjonowało. Więc tutaj niektórzy być może świadomie zrezygnują z jakiejś funkcji. We własnym biznesie, we własnej pracy na
we własnej firmie, na działalności gospodarczej, no być może tutaj też chcecie z czegoś zrezygnować, tak? No liczycie na poprawę, więc być może no trzeba tak zaplanować wydatki i ogólnie całą taktykę działania w prowadzeniu firmy, żeby po prostu no ją utrzymać, zarobić i nie stracić. Więc niektóre tutaj byki no, będą po prostu zastanawiać się, co tutaj zrobić, jakiego dokonać wyboru, jakie podjąć decyzje, jakie podjąć tematy, żeby rozkręcić dobrze biznes. Bo tych pieniędzy widać, że brakuje i tutaj być może nawet niektóre firmy są na skraju bankructwa. No, brakuje na wiele rzeczy, być może brakuje nawet na wynagrodzenia dla pracowników, no i bardzo się tutaj byk martwi, co zrobić, żeby tą sytuację poprawić, tak? Bo 9 buław, czyli no jest byk bardzo ostrożny, ale też jest ciężka sytuacja. No jeszcze sobie tutaj byk radzi, ale minione miesiące dały Wam w kość. Kochani, w środę mamy Królową Denarów, więc tutaj dobra jakaś współpraca z bykiem Panną bądź Koziorożcem, to jest kobieta, która może Wam zaproponować współpracę, wręcz nawet ofertę pracy u niej na etacie. To są dobre pieniądze, to są jakieś dobre inwestycje, dobry jakiś przychód, może pożyczka z banku, może jakaś właśnie dotacja, jakaś zapomoga. No, niektóre byki być może właśnie nawet poproszą o jakieś wsparcie finansowe rodzinę najbliższą. Zobaczmy. No cesarz, no mamy tu mamę i tatę, więc być może faktycznie. Natomiast jest tutaj też mocna karta, jeżeli chodzi o pracodawcę, zarządcę jakiejś firmy nieruchomości, co ja mówię, firmy, przedsiębiorstwa, które właśnie szuka pracowników i tutaj ten etat możecie otrzymać. To może być jakieś ważne stanowisko bądź ważna funkcja, na pewno dobrze płatne, więc jeżeli szukacie, kochane byki, konkretnej pracy, to tutaj w środę może się naprawdę bardzo ciekawa oferta pojawić. Ważne jakieś też rozmowy w sprawach inwestycji i pieniędzy, być może właśnie z baranem, z jakąś osobą bardzo doświadczoną, która ma kapitał, która może zainwestować w Waszą firmę, więc tutaj warto skorzystać. Natomiast na co? Jeżeli chodzi tutaj o jakieś sprawy rodzinne, skupcie się na domu, skupcie się na dzieciach. Jeżeli nie macie dzieci, no to być może na sobie, żeby nie tylko praca, nie tylko finanse, ale też no, taka ciepła rodzinna atmosfera, troska o siebie, porozmawianie też wspólnie na temat pracy, biznesu, żeby nie uciekać się, nie rozchodzić emocjonalnie, tylko właśnie wspierać w tych trudnych momentach życia. Cesarz to jest też władza, urzędy, więc jeżeli macie jakieś sprawy ważne do pozałatwiania, środa będzie dobrym dniem na tego typu Wasze działania. No myślę, że tutaj z kompetencją się spotkacie i taką odpowiedzialnością i na pewno tą kartą cesarza uda Wam się no, osiągnąć swój cel. Ciężki czwartek. Czwartek dużo, dużo pracy, dużo jakichś obowiązków, ale już jesteście naprawdę na półmetku, więc jeszcze trochę i osiągniecie swój cel. Pamiętajcie, żeby za długo nie siedzieć gdzieś za biurkiem albo nie dźwigać jakichś ciężarów, bo później to się może odbić na Waszym zdrowiu. Trudno będzie też znaleźć czas na to, żeby porozmawiać, żeby zastanowić się nad pewnymi sprawami. Więc jeżeli tylko możecie, po pracy od razu jedźcie do domu, żeby sobie odpocząć. Ciężko będzie Wam się dogadać z zodiakalnymi bliźniętami. No nie wiem, czy może to jest Wasze dziecko, bo tutaj jakaś młoda osóbka, młodsza od Was. Natomiast jakieś wiadomości mogą dotrzeć, więc tutaj obserwujcie skrzynkę mailową, odbierajcie telefony. Karta Księżyca. No to są jakieś tajemnice, jakieś niewyjaśnione historie, sytuacje. Mogą być też jakieś plotki i intrygi, więc no, jeżeli pojawi się jakaś informacja, która Was zaniepokoi, starajcie się od razu ją jakoś zweryfikować. No czwartek nie będzie łatwym dniem, więc tutaj jak najlepiej, żeby zleciał szybciutko i
zwróćcie uwagę też na swoje dzieci, bo któreś no, nie do końca jest szczere, może Was okłamywać, zwłaszcza tutaj rodzice, którzy są zapracowani i no, być może no, nie mieli chwili na to, żeby zwrócić uwagę, czy są odrobione lekcje, czy dzieci tam no, zajęły się odpowiednio swoimi szkolnymi zadaniami, a nie na przykład jakieś gry przy komputerze, więc zwróćcie na to uwagę. Samotne byki, no cóż, mają szansę kogoś poznać, ale czy mają teraz czas na to, żeby rozwijać tą znajomość? Chyba nie. Najpierw musicie uporządkować sprawy zawodowo-finansowe. Piątek, bardzo fajny dzień, zobaczcie, już zupełnie inna energia, będziecie się czuli zrelaksowani, spokojni, tacy naprawdę wyciszeni. Dobre spotkanie z rakiem, skorpionem bądź rybą. Tutaj, jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia emocjonalnego, bądź żeby ktoś Wam coś podpowiedział, doradził, bo gdzieś tam błądzicie, tak? Ta karta księżyca wcześniej, więc tak nie do końca. Chcecie rozmawiać o swoich problemach. No, staracie się tutaj trzymać tą surową taką postawę, tak? Że ja sobie dam radę ze wszystkim, ale gdzieś tam wewnątrz już zaczynacie pękać i być może potrzebujecie spotkać się z koleżanką, przyjaciółką, przyjacielem, wyżalić się, wyrzucić to z siebie, po prostu miło spędzić w takim fajnym, bezpiecznym towarzystwie czas, więc tutaj będzie ku temu okazja. No, w związkach bardzo dobrze, bo tutaj naprawdę wykażecie się taką dojrzałością, opanowaniem, cierpliwością względem partnera. Dużo takich chwil czułości, jakiś może romantyczny wieczór, może gdzieś sobie wyjdziecie, zawieziecie dzieci do babci, spędzicie ten weekend naprawdę razem i będzie tak naprawdę fantastycznie, więc w piątek byk już naprawdę emocjonalnie czuje się uspokojony. Być może też weekend nadchodzi, więc te stresy zawodowe zostawiacie w pracy, a tutaj oddajecie się sielance życia rodzinnego. W sobotę mamy króla denarów. Więc tutaj no, też jakieś być może inwestycje finansowe. No powiem tak, jeżeli szukaliście pracy, ta praca będzie i myślę, że w środę była rozmowa, w czwartek poszliście pierwszy dzień do pracy, ale jeszcze nie wiecie, czy w tej pracy chcecie zostać, czy nie. Być może na razie jesteście jako praktykant, zbyt dużo obowiązków do przyuczenia, no, jakichś nowych, do zapoznania się tak w nowym środowisku pracy, ale atmosfera jest bardzo przyjemna, ludzie są życzliwi, chcą Was pomóc, więc odnajdujecie się w tym. No i tutaj widać, że ta praca już jak najbardziej Wam pasuje. Być może już konkretnie informujecie się pracodawcę, że chcecie u niego pracować. Natomiast no, te byki, które mają własną firmę, tutaj rozkręcają jakiś biznes. Widzę jakieś większe inwestycje, jakieś dobre kontrakty, umowy. Po prostu pieniądze są i teraz zastanawiacie się, jak je z głową dobrze zainwestować, żeby ten kapitał pomnożyć i nadal utrzymać takie wygodne, że tak powiem, bezpieczne stanowisko, dobre finanse, które gwarantują też dobre życie, tak? No nie czarujmy się, cesarz i cesarzowa to żyją dostatnie. No muszą ciężko pracować, żeby to wszystko dopilnować, ale powodzi im się, tak? Nie muszą się martwić. Myślę, że w weekend skupicie się na domu, na rodzinie. Mogą też Was odwiedzić rodzice, teściu, ojciec, bądź Wy gdzieś sobie wyjedziecie. Natomiast przypilnujcie, kochani, co się dzieje w domu z dziećmi, bo nie do końca tam mówią tak, jak jest. Więc niektórzy tatusiowie tutaj w niedzielę no, każą przynieść zeszyty, posprawdzają, pomogą. Wyjdziecie też gdzieś z dzieciakami, spędzić jakoś chwilę na świeżym powietrzu. Taka odpowiedzialność tutaj jest i troska za dom, za bliskich, za rodzinę. Jakieś poważne też przemyślenia, ale sprawdźcie, żeby ten dzień naprawdę upłynął Wam w spokoju, żebyście sobie odpoczęli, no bo cesarz, on lubi tę wygodę, on lubi odpocząć i mieć tą chwilę dla siebie, żeby sobie coś przemyśleć, przeanalizować. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Jedyne, na co zwróćcie jeszcze uwagę, to żeby nie złapać jakiegoś mandatu i nie narobić sobie jakichś zaległości, które mogą tutaj się nawarstwić, ale ogólnie jakieś pieniądze będą, praca też będzie, więc się nie martwcie, nawet jeżeli jesteście w takim okresie przejściowym. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, sprawdźcie znak ascendentalny, życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.